46 dni to jest wystarczający okres czasu, by jednoznacznie stwierdzić, czy Dawid Szwarga godnie zastąpił Marka Papszuna? Oczywiście, że nie, ale przez te kilka ostatnich tygodni można wyciągnąć już jakieś wnioski. Na przykład można w niektórych aspektach porównać legendę Rakowa Częstochowa do aktualnego szkoleniowca mistrza Polski. I dzisiaj to zrobię. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem. Także zachęcam do łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się spodoba. Możecie też napisać w komentarzach swoje opinie na ten temat. A teraz przechodzimy już do tych różnic. A na pierwszy ogień idzie taktyka, która nie uległa zbytnio zmianie względem tego, co oglądaliśmy w minionych latach. To jest dalej formacja 3-4-2-1. To jest dalej kontynuacja tego, co wprowadził Marek Papszun do drużyny z Częstochowy. I jeśli chodzi o głębsze szczegóły dotyczące tej taktyki, to sami piłkarze potwierdzają, że tutaj nie zmieniło się zbyt wiele, jeśli chodzi o te zagadnienia taktyczne. Wszyscy piłkarze odpowiadają wspólnie jednym głosem, że nie zmieniło się prawie nic i że jedyne modyfikacje, przynajmniej według zawodników, dotyczą fazy ataku, ale to dosłownie detale, więc tutaj została zachowana ta ciągłość. Marek Papszun przekazał Dawidowi Szwardze swoje mądrości i teraz te mądrości stara się wykorzystać Dawid Szwarga podczas swojej pracy, przynajmniej podczas swoich początków, bo jak to będzie wyglądało później? No właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie prezentować się Raków, gdy nie będzie tej drużynie szło. To znaczy, jaki jest plan B i plan C, ewentualnie plan D Dawida Szwargi, bo ten plan A widzimy i on cały czas jest realizowany, ponieważ Raków nie był w kryzysowej sytuacji w tym sezonie, a jeżeli już był, no to wtedy można było tłumaczyć słabą dyspozycję Rakowa tym, że jednak zawodnicy byli zmęczeni, że zawodnicy byli już myślami na Cyprze, dlatego przytrafiły się takie proste wpadki, proste straty, jeśli chodzi o punkty. I tutaj na pewno chciałbym zobaczyć, jak Raków będzie reagować, gdy nie będzie szło w europejskich pucharach, bo umówmy się, jeszcze takiej sytuacji Raków nie miał, że musiał odrabiać wynik. W najgorszym przypadku był remis w dwumeczu z Karabachem podczas spotkania w Częstochowie. Karabach doszedł na 2-2, ale Karabach nie prowadził. Podobnie było z Arisem, że Aris zmniejszył stratę do Rakowa do jednej bramki, ale też nie wyszedł jeszcze na prowadzenie, więc zobaczymy, jak będzie Raków sobie radzić w tym momencie, kiedy to oni muszą ruszyć do ataku, kiedy to oni muszą odrabiać straty. I też ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w lidze, tylko że w momencie, kiedy Raków już będzie grał raz na tydzień, będzie obciążony tymi spotkaniami w europejskich pucharach. Jeśli chodzi o zespół Marka Papszuna, no to wtedy Raków grał czasem formacją 1-3-5-2. Czasem ta formacja zostawała, była to formacja 1-3-4-2-1, tylko Marek Papszun zmieniał poszczególnych zawodników i jakoś to wyglądało, albo i nie, już potem tego ustawienia, tej taktyki Marek Papszun nie zmieniał, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niestety na to pytanie jeszcze nie znamy odpowiedzi, ale może już wkrótce poznamy. Natomiast jeśli chodzi o charaktery obu panów, to Marek Papszun był bardzo surowy, wymagający wobec piłkarzy. Miał twarde zasady, które obowiązywały w szatni i każdy w klubie liczył się z tym zdaniem Marka Papszuna, szczególnie jeśli chodzi o transfery, które były przeprowadzane stricte pod niego. To nie było coś takiego, że prezes Rakowa patrzył w Transfermarkt i zastanawiał się, ten zawodnik czy ten, bo jeden ma 18 bramek, a drugi 15, tylko się zastanawiał, czy ten lub ten, ponieważ jeden ma idealne warunki, by pasować pod taktykę Marka Papszuna, a drugi ma idealną technikę, ma idealne umiejętności, by właśnie wpasować się w to, co preferuje Marek Papszun. Natomiast jeśli chodzi o Dawida Szwargę, to odnoszę wrażenie, że jest trochę inaczej. To znaczy, że raczej ci zawodnicy niekoniecznie są wybierani pod taktykę Dawida Szwargi, tylko też pojawiają się przypadki zawodników, którzy mają wyrobioną markę i dlatego Raków po nich sięga. Wydaje mi się, że jednym z takich zawodników może być Sony Kittel, ale jeszcze to jest za wcześnie, by oceniać. Pewno jeśli chodzi o sam charakter Dawida Szwargi, to on ma opinię spokojnego profesjonalisty, ma olbrzymią wiedzę na temat futbolu i potrafi ją przekazywać. I też dlatego znajdował się w sztabie szkoleniowym Marka Papszuna. To też warto odnotować, że jednak Dawid Szwarga tam przepracował kilkanaście ładnych miesięcy i gdyby coś Markowi Papszunowi w nim nie pasowało, no to Dawid już by szukał ich zatrudnienia w jakiejś innej drużynie.
więc tutaj to też pokazuje, że Dawid Szwarga ma podobne podejście do futbolu jak Marek Papszun i też, co ważne, może przekazywać swoją wiedzę Szwarga w różnych językach, ponieważ Marek Papszun miał to ograniczenie, że nie znał najlepiej języka angielskiego. Dawid Szwarga pełnił rolę tłumacza i w tym momencie teraz Dawid Szwarga też może po angielsku komunikować się już bezpośrednio z piłkarzami i przekazywać swój własny pomysł na grę zawodnikom spoza Polski. Jeśli chodzi o bezkompromisowość Papszuna w swoich działaniach, to warto odnotować, że jeżeli dany piłkarz w drużynie mistrza Polski, aktualnego mistrza Polski, nie pasował do taktyki Marka Papszuna, no to mógł zacząć szukanie nowego klubu. A jak będzie w przypadku Szwargi, no to też trzeba poczekać na to do następnego okienka transferowego, ale już widać pierwsze postaci, które nie zostały obdarzone zaufaniem przez szkoleniowca, takie jak Szymon Czyż, który nie dostaje zbyt wielu minut od Szwargi we wszystkich rozgrywkach. Zobaczymy, czy Dawid Szwarga będzie miał na niego jakiś pomysł, czy jednak rozstanie się z nim w najbliższym okienku transferowym, jeżeli przez te kilka miesięcy pomysłu na niego nie znajdzie. I też właśnie pytanie, czy Dawid Szwarga będzie miał na tyle odwagi i będzie miał na tak dużą siłę przebicia, jeśli chodzi o rozmowy z zarządem, że powie zarządowi na przykład w połowie sezonu, że nie, na przykład Sonny Kittel, uznajmy, że on, skoro już o nim wcześniej wspomniałem, nie pasuje mi zupełnie do tej taktyki, proszę go jak najszybciej sprzedać albo rozwiązać z nim kontrakt, bo nie potrzebuję go w swoim składzie. Oczywiście nie musi być to Sonny Kittel, może być to Johnny Eboah albo inny gwiazdor w cudzysłowie, który przyszedł do Rakowa w letnim okienku transferowym. Pytanie, czy Dawid Szwarga będzie miał na tyle odwagi, żeby coś takiego powiedzieć, jeżeli któryś z tych nowych nabytków będzie aż tak dużym niewypałem i będzie aż tak nie pasował do taktyki Dawida Szwargi. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Gdyby trenerem był Marek Papszun, spokojnie mógłbym powiedzieć, że tak by było. A jak będzie w przypadku tego młodszego szkoleniowca? Tutaj trzeba jeszcze postawić znak zapytania. I też trzeba wspomnieć o rozwoju Rakowa, mianowicie o rozwoju piłkarzy Rakowa, którzy mają w mojej opinii w tym momencie większą pewność siebie, gdy częstochowianie są przy piłce. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma paniki, kiedy obrona i bramkarz wyprowadzają piłkę spod pola karnego. Często prawie kończyło się to stratą, ale Raków się tym nie podłamał, tylko dalej kontynuował tę taktykę, czyli wyprowadzanie piłki spod własnego pola karnego. Duże ryzyko, ale jeśli udało się skutecznie tę piłkę wyprowadzić, to później były też spore korzyści. Jest wiara we własne umiejętności, jeśli chodzi o też prowadzenie futbolówki, wchodzenie w dribbling. Widać to chociażby po Arseniciu, który wbiega często z piłką na połowę przeciwnika. Widać to po Cebuli, który świetnie dribluje pośród zawodników drużyny przeciwnej, więc trzeba było u niego zbudować tę pewność siebie, żeby zawodnik, który wraca po kontuzji dosyć długiej, po problemach zdrowotnych, tak dobrze wyglądał na tle obrońców i nie bał się wchodzić w kolejne dribblingi. Tutaj trzeba było właśnie wprowadzić tę pewność siebie do zawodników, do serc zawodników Rakowa. Tak samo jeżeli chodzi o uderzenie zza pola karnego. Też trzeba mieć wiarę w swoje umiejętności i mental na dobrym poziomie. I właśnie korzystają na tym Arsenić, Cebula, Rakowican, także Berggren, bo oni najlepiej wyglądali przez te ostatnie kilka tygodni, jeśli chodzi o zespół Rakowa Częstochowa. Natomiast jeśli chodzi o mental, o którym wspomniałem, to nie zmieniło się jednak jedno względem drużyny Marka Papszuna, mianowicie wyrachowanie, a raczej jego brak. W sensie, no sorry, ale nie można tracić dwubramkowego prowadzenia w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Mistrzów u siebie w ciągu 5 minut, czy tracić w tak frajerski sposób bramki jak z Arisem czy z Piastem. Tutaj zmiana nie nastąpiła, tutaj cały czas są takie proste błędy, które potem mogą się odbić na liczbie punktów albo na braku awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy odpukać. To tyle, jeśli chodzi o to krótkie podsumowanie Dawida Szwargi z Markiem Papszunem. Oczywiście więcej wniosków będzie można wyciągnąć za pół roku, rok. Wtedy będzie to porównanie na pewno dokładniejsze i precyzyjniejsze i pozbawione wielu znaków zapytania. Teraz te znaki zapytania występują, ale to jest normalne, wszak Dawid Szwarga dopiero 1 lipca objął stanowisko pierwszego trenera Rakowa, a i tak pokazał się na razie z dobrej strony, ale jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że Szwarga godnie zastąpił Marka Papszuna. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. Na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania oraz łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się podobał. Do usłyszenia!